Siema, no witajcie, z tej strony Adek, witam was serdecznie na kolejnym odcinku naszej serii Sąsiedzi Złodzieje, dzisiaj ze mną Zbychu. Ahoj. I witam was w kolejnym właśnie odcinku, tutaj, Ej, czekaj ty. Moje no. krowy mają 2,17 litrów słomy. O, Co jest? to oporowo. Jak widzicie, dzisiaj podjechałem tutaj do Zbyszka po prasę, ponieważ on tutaj też zajęty jest, nie chce tego podpompować, nie? O, dobra, paliło. Nie, Tutaj bo... Zbychu tam jedzie sobie zgrabiać chyba siano. Tak. Ja jadę prasować. Znaczy ogólnie tam jeszcze muszę zgrabić troszkę. Ale już wiecie, prasę sobie wziąłem, żeby nie latać dwa razy. Bo tutaj akurat około 12 mamy, to na obiadku byliśmy, to wiecie, trzeba się pożywić, nie? To nie wiadomo czy to wszystko będzie w porządku, bo wiecie jak to po obiedzie jest, nie? Do obiadu dobrze szło, a zjadłem obiad i coś Tak. tam. Dobra, widzicie, na kogutach se lecimy, kurde, żeby było. Widać, że sąsiad jedzie. Także co, dzisiaj tak coś tam pozgrabiamy troszkę i potem weźmiemy prasę. Będziemy prasować. Wyjadzie tu w ogóle ta 60? Może wyjadzie. Tam, o, dzieciapek tam już stoi. Także, o kurde. A ty co, będziesz się chciał też prasować, czy później Jak tam gdzieś? zdążymy, to można. Dobra, to tu tam. Może tam mi zejdzie, niedużo tam jest, więc. Dobra, wolne tam. Wolne, kurwa, tam jedziemy, człowieku. Światem nie włączam, bo to nie ma co. Taki kawałeczek, o, tu się Koguty są to. aż zatrzymują się samochody, jak mnie widzą. No tutaj nasza łączka Boża. No tutaj postawimy sobie. Kurde, żeby pracy nie zarysować sąsiadowi. To na kierunku sobie postawimy. O, działa kierunek w prasie w ogóle? Jo, działa. Koguty sobie wyłączymy, żeby się akumulator nie wyładował. Uwaga, palam ciapka. Pałeczek i rura. Jak widzicie, troszkę sobie zgrabiłem, żeby też coś tam nagrać z prasowania. Tutaj myślę, że mamy dopiero trzecie okrążenie, będziemy jechać. Więc jakoś tego dużo nie ma, ale miejmy nadzieję, że kostek troszkę będzie. Zbierania raczej nie będę nagrywał, bo to ostatnio było zbieranie z kraksą. Ale to nie szkodzi. Miejmy nadzieję, że dziś też bez awarii tutaj. Bo ja w sumie można powiedzieć w realu mam do czynienia z tą skrabiarką i powiem, że już kilka awarii było. I to akurat gdy ja robiłem. Ale to tak zawsze jest. Więc no niestety. Dobra. Także stawcie oczywiście lajka oraz subika. Żeby było wszystko w porządku. O. Nie wiem, ta cieska ma strasznie ciężko ruszyć. Nie wiem, trzeba będzie chyba i koni dodać czy coś na hamownie pojechać. Ta. Chip tuning. Wgramy jakąś lepszą mapę i Mapę, żeby strzelała. od BM-ki pewnie. I człowiek będzie, o, będzie miazga wtedy. Z C330M Turbo 1.9 Ti. Nitro. Ta Turbo nitro. nitro, 200 koni. No po prostu coś tam było jest. Od tego 30 damy do tego, do Trawi Garaże, czy jakoś tam było. No. Tak, no zrobić 30, że John Deere to wymięknie przy niej. O, tu już chłopaki sto. O, Co? ja pierd. Ale kurek się zrobił, ale to trudno. Kierunek mają, przecież to niech przesadzają. Pierdzielone dziady. Tak to jest, jak kurna kierowcy. A idź, wpiszcie z taką robotą. No to może jakby to na jeden pokos zgrabił, to by było gitara. Może się uda. A tobie jak tam idzie? Oporowo, oporowo. No to gitara. Piątka i gazu do oporu. To nie tak, to by było dwuja i gazu do. Nie wiadomo gdzie. No tak się wystraszyłem, że hej. Każdy już wie.
Ty też? Mhm. O. To oporowo. Ej, oporowo to powinno być słowo roku. A jak? Rolnicze słowo roku, to oporowo, na pewno. Nie ma bata, że coś innego. Dopłynę do Rzeso. Miałem to mówić. A ja taką, mam taką naklejkę od Xenoxa. Także jest oporowo. Dobra, 30 sobie. Ja mam od Xenoxa. Dymić musi, bo się udusi i pierwszy sort. Mają taką kotę? Pierwszy sort? Mają, no jest. Ja mam. No proszę bardzo, bo... Ja, no ja w sumie się jedną rzecz tylko zamawiałem na razie, więc... Kto wie, może się coś się zamówi kiedyś. Jakiego drugiego koguta. Ale w sumie... 360 to... oświetlenie by pasowało, nie? Nie, 360 nie. Po co mi to? Jak to? Według mnie pasowałoby. Czekaj, muszę zmienić chyba wielkość tych belek. Da się to zmieniać, czy nie? O nie, to chyba nie. To nie ta prasa. No, to nie szkodzi. No na chuj trąbisz, jedź kurna. Paranie. Kurna, no. Kurwa, panie, jedź. Gdzie tu masz? Co tu masz, kurna? Jezu, jeszcze w 30 się przerąbał. O, pojechał. Skubany. Na mnie trąbił. Kurde, chyba za szybko z tą prasą jadę. Damy sobie tak, nie wiem, dwójkę. No to człowieku by zapchało prasę. O, i tak samo można jeździć ogółem. Czekaj, te drzwi sobie otworzę może, bo tu trafię, czy nie trafię? Kurde, nie trafię. Trzeba wyłączyć chudy. O, cyk. Tu grunt, co wiecie, to trzeba sobie przewietrzyć kabinkę. Dobra, tu, o Jezus Maria, tu przy tym rowie to... Ue. Kurde. Teraz 60 się oboli. I podpoli. Jezus Maria. Tutaj też pewnie będziemy... Czekać, ile w ogóle ja mam gnojówki? 6000 tylko. Więc pewnie za sezon trzeba będzie tutaj gnojówkę na łąkę dać. Albo jakieś, nie wiem, wapno albo nawóz rzucić. Kto mi tam pisze? Roundupem. Czekaj, to był ktoś tu, kurna. Ktoś mi tu dupę zawraca. O! To tutaj pozdrawiam koleżankę. Nie, nie teraz, jak coś. Czekaj, co tu jest? A, to jakiś TikTok. A, to tu jest TikTok. Tak, tak, TikTok. Chyba. Siema, koleżanko. Czekaj, jak to było? Ale byś się z tobą zapoznał, czy jakoś tak? No, tak było, tak było. Nie udawałeś, że nie wiesz, bo wiesz. Nie. Jakiegoś Malborasa, trochę Coca-Coli. No, wiesz, że wiesz. No, człowieku. Może nie Malborasa, ale... No, trochę Coca-Coli. Coca-Coli to ja też lubię, no, wypić czasem tak dla zdrowotności. Wiesz, to tam wszystko... Żołądek przeżre. Takie tego typu, nie? Ogółem. Jaka halogeny zaświecimy. O, bo tutaj ciemno. Nic nie widać. Nie? Sąsiad? A jak? No. A dobra, to tam dużo nie ma tego. Czekaj, to może ja bym sobie jakąś fotkę ustawił. Znaczy zrobił. Postawimy tu 30 i... Jeśli jakoś fociunie pierducznie. O, tutaj na przykład tego. Może. Jakoś to fajnie będzie. Nie, do dupy to wygląda. Więc pojedziemy sobie tutaj. Co to kurwa? O Boże! Ja tak mówię, ty. Lodziarka jedzie. Wyłącz te światła, wyłącz to dynamo, człowieku, bo...
Oślipne. Dymamo? Czekaj, bo tak. O, z tej strony będzie gitara. Podejdź do przodu trochę tym rowerkiem. Dobra, jeszcze trochę. Jeszcze. O, dobra. Hip. Ja chopię, tak myślę, co to jedzie, ty. A tu sąsiad je przyjechał rowerkiem. Kurde, szkoda, że bagola nie masz, to bym ci dał belkę na ten. O kur... sąsiad, co ty? Będziesz skakał, czy co? Power jumper. 1500-900. Elo? Ty, jak już tam jesteś, to 30 byś odjechać trochę na drogę. Dobra. Bo tutaj mi będzie zawadzała. Ale chłopie, gdzie taki klakson żeś kupił? Kurde, sam se zrobiłem. Ty wiesz co, chyba trzeba będzie tą prasę wymienić, tak mi się coś wydaje. Czemu? No, zobacz jakie ona belki robi, a jaki ma ten. Jaki ma... otwór duży. To jest kurna... To jest coś nie halo. Coś bym powiedział, ale... Potwór nie... Czekaj, potwór nie... Nie. Jak to było? Potwór nie potwór? Nie wiem. No tak, trzeba ten, okrągły ewidentnie, no. Nie no, okrągłe to jeszcze nie, człowieku. Co ty? No ale... Człowieku, nie rób wstydu. Okrągłe do tej balownicy. Spokojnie. A, no, myślę, że to, takie malutkie beleczki by robiło okrągłe, nie? No, człowiek. O kurde, jaki korek zrobiłem. Gdzie ty jedziesz? Ak zapierdala, patrzcie. Do domu. Którym tam biegiem jedziesz? Szujdemką. Szujdemką? Siwidimku. Dynamo se włącz, żeby cię było widać. Włączyłem. Ty, jaka tu była ta komenda na te... na... mgłę? Cześć. Set. Bo fajne komendy. Ja wiem. To było... To było coś GS, set, FOV? Nie, to było mind scaling. Czekaj, ja ci znajdę ją. Dobra, dobra. To my tu sobie robimy. A sąsiad nam będzie szukał komendy. Na mgłę, bo fajnie to wygląda. Dosyć. Trzeba przetestować. Set, fog, lane, mind scaling. Czekaj, set. Ale GS? Nie, chyba. A dupa z tym, później skakam. Bez tego. Bez GS. Wpis set w F i ci wyskoczy trzy razy tab. Set? No, ja się dam na 40. No to piszę set i klikam tab, nic nie ma. I F jeszcze. Z dłużej. O, też nic. Bez spacji set. No wiem. I set z małej. A z małej. Masz no. Na czacie. Czekaj, to było line mind scaling? Ta. O. Czekaj, ci damy sobie na przykład na 70. Ol, tu mgła. Kurna, teraz to jo. Fajnie to wygląda ogółem. Ja mam 40. Kurde, zaczepiłem się, ale wiesz co, chyba sobie ustawię tak na razie bez mgły, bo to tak, mgła to fajnie rano by wyglądała. Albo jakiś taki pochmurny dzień, teraz mam takie w miarę jasno, to tam nie będziemy świecić. Znaczy, no dawać tej mgły. Dobra, jeszcze został mi jeden przejaździk i po ptokach, mam 14 minut, także leci czas niemiłosiernie, ale tak ma być chyba. Mam tu 60 na przepale, na jedynce chyba jedziemy, żeby tutaj nie było za szybko. To tak w sam roz wyjdzie. No tam sas... O! Jednak nie, sąsiadka nie idzie jednak do sklepu. Zapomniała chyba worka wziąć na te zakupy. No ale to już zdarza się, nie? Worka! Na śmieci. Chyba idzie kupić czorne worki. Na... Nie, nie będę tego mówił. Na Ruska. Czarne worki na... Jacka Jaworka. Black people. Ny? Nie, pip. Nie, bo zablokują mnie. No właśnie, nie wolno tak mówić, bo to ten kulturalnie ogółem. Dobra. Nieważne.
Tren. Tren? Tlen? Ja też no, lubię tlen. Jeszcze mam komendę na ten, na większą... Na te chmury? Te chmury, no. To jaka to jest? Chcę to wpiszę od razu. A nie, bo ten nie podnosi. Napiszesz na czacie za chwilę. Ja nie mam czatu. Nie mam czasu na czaty. Człowiek. Aha, a przed chwilą. O, co to, pozdrawiamy SMS-ik. A to z banku było, wiesz? Bo przelew 300 tysięcy miałem, to musiałem potwierdzić. Ale to ja się nie chwalę, to wiecie, tak. Tak przy okazji ogółem. Dobra, będziemy zakończyć w sumie. Bo tutaj, a tam ci dalej stoją. Mój Jezu, co to wesele, czy co? Tylko za czym oni tak stoją, ty? I da się spytać. Dobry, dają tu coś? Tak pan stoją? Stoi, kurna. Człowieku, tu... No tak normalnie, jak na weselu. Dobra, także co? W dzisiejszym odcinku to było tyle. Jeżeli wam się filmik spodobał, zostawcie lajka, suba. I do kolejnego odcinka, trzymajcie się, siema.